Cześć, z tej strony Krzysiek ze SmartMe. Dzisiaj tak trochę na roboczo, a to dlatego, że będziemy zakładać ogrzewanie elektryczne, czyli coś, co interesuje każdego zaraz po świetle. Zapraszamy. Może Was zdziwić, dlaczego zajmujemy się budowlanką. Otóż to nie będzie zwykłe ogrzewanie. Jest to elektryczne ogrzewanie kładzione tuż pod panele, sterowane za pomocą sterownika, który może być Wi-Fi, może być Zigbee i oczywiście można to integrować na przykład z Home Assistantem czy HomeKitem. Właśnie dlatego się tym zajmujemy. Nasz film i nasz projekt będzie robiony za pomocą folii grzewczej firmy Thermofol. Już mówię, dlaczego Thermofol. Szukałem wielu rozwiązań i wydawało mi się, że to jest w miarę tanie i jest super kontakt, więc stwierdziłem, że spróbujemy. Zrobiłem ich kurs, choć deklarują, że każdy bez przygotowania jest w stanie za pomocą ich filmów instruktażowych położyć folię. Ja jednak zrobiłem kurs instalatorski. Dla Was specjalnie pokażemy, jak wygląda położenie takiej folii. Sprawdzimy, jak grzeje i myślę, że za jakiś czas, bo podłączymy do tego miernik energii, będziemy w stanie Wam powiedzieć, ile rzetelnie taka folia zużywa energii. Nie tylko testy laboratoryjne producenta, ale przetestujemy to na żywym organizmie. Zapraszamy. Oczywiście najłatwiej jest w momencie, gdy budujemy dom bądź robimy duży remont. Ja nie miałem tego szczęścia, jesteśmy u mnie w sypialni. Przed chwilą zdjęliśmy panele z moim przyjacielem Arielem, który chwilowo stoi za aparatem, ale pewnie za chwilkę go zobaczycie, jak będzie mi pomagał rozłożyć folię izolującą, podkład izolujący. To jest to duże coś, co stoi za mną. Jak widać, nic nie robiliśmy, zdjęliśmy panele, pozamiataliśmy, żeby była czysta podłoga. Jedyne, co zrobiliśmy poza kadrem, to zamontowaliśmy czujnik temperatury, bo jest z tym trochę zabawy. Trzeba wyciąć rowek, aby zlicować z powierzchnią, więc nie chcieliśmy Was zanudzać. To jest wycięte, położone w peszlu. Resztę zobaczycie na filmie. Zapraszam. O ile z podkładem poszło nam szybko i sprawnie, bo podkład kładziemy na całość powierzchni, to z folią grzewczą, którą tu widzicie, jest taki problem, że nie kładziemy jej pod stałą zabudową, czyli pod niskimi łóżkami, pod szafkami. Musi być przerwa co najmniej 3 cm. Dobrze jest mieć przygotowany plan, żeby wiedzieć, gdzie mamy meble, gdzie tej folii nie kłaść. Zabieramy się do pracy. Folie występują w trzech szerokościach. Metr, pół metra i 25 cm, a to dlatego, że nie można ich docinać wzdłuż. Można je docinać tylko i wyłącznie w wyznaczonych miejscach, aby nie przerwać ciągu grzewczego. Wszystko popodłączone, termostat też. Tam jest 6 kabelków, więc Wam nie pokazywałem, jak to robić. Wszystko jest w instrukcji. Teraz czas na pierwsze włączenie i pomiary. W miejscu bez folii mam 19,7. Mam nadzieję, że to widać. O tak, 19,7 jest tam, gdzie nie ma ułożonej folii termicznej. Po paru sekundach tam, gdzie jest folia, 25 stopni. I ciągle rośnie. Na termostacie pokazuje 19,5, czyli tyle, ile mniej więcej jest w pomieszczeniu. Termostat jest chyba ustawiony na 22 stopnie, więc czuć to przyjemne ciepło stopy. Mamy kilka rodzajów termostatu do wybrania. Ja akurat wybrałem termostat dotykowy z obsługą Wi-Fi, dzięki czemu mogę używać aplikacji, którą zobaczycie na filmie, ale jeśli chodzi o sam termostat,
tak jak mówiłem, jest dotykowy, prosty wyświetlacz, który wyświetla temperaturę zadaną. Możemy ją sobie obniżyć, podwyżyć. Możemy ustawiać harmonogramy, włączać, wyłączać cały termostat. W momencie, gdy jest temperatura zadana, ustawiona i osiągnięta, co jakiś czas jest pokazywany zegar, możemy też to wyłączyć i tak naprawdę na termostacie ustawimy wszystko to samo, co w aplikacji, ale w aplikacji jest troszkę wygodniej. Krótkie omówienie aplikacji, bo aplikacja jest naprawdę prosta. Ogrzewanie podłogowe może działać zarówno pod programem firmy Tuya, jak i oryginalną aplikacją Thermofold Smart, napisaną specjalnie do ogrzewania podłogowego, jak i grzejników tej firmy. Gdy wchodzimy do aplikacji, musimy oczywiście zarejestrować konto, dodać swoje dane i zainstalować urządzenie, ale jeśli już to zrobimy, samo urządzenie ma mało ustawień, ma ustawienie temperatury na termostacie, ma włączenie, wyłączenie, zabezpieczenie przed dziećmi, aby te klikając na dotykowy termostat nie mogły nic przestawić, oraz tryby. Tryb manualny, gdzie ręcznie ustawiamy temperaturę, tryb programu, gdzie możemy nie dość, że poszczególne dni tygodnia, poszczególne godziny, czy ustawiać harmonogramy, oraz tryb holiday, tryb wakacyjny, gdzie po prostu ustalamy, że nie ma nas w domu i ustalamy zupełnie inny harmonogram na ten czas nieobecności. Dodatkowo w ustawieniach możemy skalibrować różnicę temperatur. Jeśli się okaże, że termostat jest gdzieś umieszczony w takim miejscu, gdzie lekko nam oszukuje, możemy go skalibrować, dodać troszkę stopni lub odjąć na wyświetlaczu, żeby temperatura rzeczywiście była pokazywana taka, jak jest w pomieszczeniu. I w sumie tyle. Możemy jeszcze ustawić limit maksymalny i minimalny temperatur, jakie możemy ustawiać na termostacie. Z ogrzewaniem podłogowym żyję już kilka miesięcy. Długo zastanawiałem się, jak zmontować ten film. Zabrakło mi kilku istotnych elementów. Zapomniałem pokazać podłączeń elektrycznych, jak podłącza się poszczególne folie. Teraz już tego błędu nie naprawię, bo folia jest pod panelami, ale myślę, że to nie jest duża strata. Mimo tego, że producent deklaruje, że każdy jest w stanie zainstalować sobie te panele samemu za pomocą ich filmów, jest to prawda, ale tylko po części. Rzeczywiście filmy instruktażowe firmy Thermofold są bardzo fajne i bardzo dużo tłumaczą, ale nie mówią jednej ważnej rzeczy, która napisana jest w instrukcji. Otóż, aby mieć przedłużoną gwarancję, żeby w ogóle mieć gwarancję, kartę gwarancyjną musi podpisać osoba z uprawnieniami elektrycznymi. Tak samo podłączenie powinna robić osoba z uprawnieniami elektrycznymi i pomiary powinna robić osoba z uprawnieniami elektrycznymi. Nie każdy z nas ma takie uprawnienia, więc moim zdaniem nie każdy jest w stanie samodzielnie podłączyć taką folię. Więc jeśli nie czujecie się dobrze z elektryką, poproście kogoś, kto takie umiejętności i uprawnienia posiada. Możecie zwrócić się też o pomoc do nas. My mamy nie dość, że uprawnienia, to jeszcze odpowiedni kurs, dzięki czemu wasza gwarancja na ogrzewanie podłogowe będzie dłuższa. Ale wróćmy do meritum. Ogrzewanie działa u mnie około 2 miesięcy i dzięki czemu jestem w stanie stwierdzić realne zużycie energii przy takim ogrzewaniu. Pomieszczenie, w którym zamontowałem panele, ma powierzchnię około 22 metrów, z czego powierzchnia paneli wynosi 15 metrów. Zużycie dzienne energii jest to około 15 kW. Niecałe 15, 12, 13, maksymalnie do 15, w zależności od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz. Przy cenach do tej pory energii elektrycznej 65 groszy za kilowat, dzienne zużycie było troszeczkę powyżej 10 zł. Podsumowując, być może film nie jest zbyt udany z powodu tych braków i pośpiechu, który towarzyszył remontowi tego pomieszczenia, ale postanowiłem i tak mimo wszystko wam ten film pokazać, bo wiem, że wielu z was
przynajmniej przede wszystkim w dzisiejszych czasach, gdy ceny węgla są okropne, ceny gazu coraz wyższe, prąd też rośnie, ale nie w tak zastraszającym tempie. Wielu z Was pewnie zastanawia się nad instalacją ogrzewania elektrycznego. Jeśli nie zastosować go jako ogrzewanie podstawowe, może służyć jako ogrzewanie dodatkowe, szczególnie, że ten koszt instalacji rzeczywiście nie jest taki duży, a w okresach przejściowych wiosna, jesień, gdzie jeszcze nie opłaca palić się na przykład w tradycyjnym piecu, czy tam piecu na ekogroszek, lub włączać ogrzewania gazowego, takie ogrzewanie elektryczne jest świetnym uzupełnieniem naszej instalacji. Jeśli macie jakieś pytania, możecie do nas pisać, możecie odzywać się na naszych mediach społecznościowych i oczywiście tradycyjnie zapraszam Was do oglądania innych naszych filmów, do zaglądania na portal SmartMe i do słuchania podcastów. Pozdrawiam, cześć!